Cześć, witam wszystkich. Wczoraj został ogłoszony oficjalnie, bo o tym mówiło się już wcześniej, pojedynek Michała Cieślaka z McCarthy'em. Tommy McCarthy, no to jest zawodnik uznany z Wysp Brytyjskich, z mocnego rynku, ale generalnie bez żadnych zwycięstw w rekordzie i z zawodnikami podobnymi do Michała Cieślaka, czyli silnymi fizycznie, z dobrymi warunkami, raczej przegrywający. Bardzo dobry ruch moim zdaniem. Oczywiście McCarthy to jest obowiązkowy pretendent, ale dobry ruch, żeby ściągnąć takiego rywala do Polski, bo to jest przede wszystkim szansa na to, że zobaczymy Michała z kimś, kto będzie chciał powalczyć i wygrać, bo do tego nas przyzwyczajają zawsze zawodnicy z Wielkiej Brytanii, a po drugie no, na pokazanie dobrego boksu. W Nosalowym Dworze w Zakopanem ostatnio są same dobre pojedynki w walce wieczoru i są to pojedynki kategorii cruiser. Koncertową walkę rok temu stoczył Mateusz Masternak i teraz liczymy na to, że Michał Cieślak równie dobrze się zaprezentuje. Oczywiście od Michała Cieślaka oczekujemy czego innego, ale myślę, że akurat w tym pojedynku będzie nam w stanie to zapewnić. Oczekujemy po prostu widowiskowych nokautów i od początku do końca tłamszenia swojego rywala, bo on cały czas ma aspiracje do tego, żeby zostać mistrzem świata, a wiemy, jak tym mistrzem świata w kategorii cruiser ciężko jest zostać, że są w każdej kategorii wagowej, no ale mieliśmy okazję ostatnio oglądać ewentualnego na przykład rywala dla Michała Cieślaka, Jaya Opetaye, i widzieliśmy, jaki poziom prezentuje dynamiki, wyszkolenia technicznego, twardości, płynnego przyjścia z obrony do ataku i tak dalej, i tak dalej. Więc wysoko postawiona poprzeczka, tutaj Michał Cieślak będzie miał okazję się sprawdzić na tym poziomie średnim i przede wszystkim będzie miał okazję na zawalczenie korespondencyjnego pojedynku z Chrisem Williamem Smithem, bo ten, który ma tytuł mistrza świata i którego przewiduje się jako przyszłego rywala Mateusza Masternaka, dwukrotnie walczył z McCarthy'em. Pierwszy raz to był pojedynek równy na punkty, natomiast już w drugim Billiam Smith nie pozostawił wątpliwości, kto w konfrontacji tej jest lepszy. I to też pokazuje, jakich zawodników McCarthy nie lubi. Na pewno nie lubi silnych fizycznie, odpornych, bo on specjalnie bomby w ręce nie ma, chyba z 20 wygranych 10 przed czasem. No i tych, którzy go przełamują, bo on jest zawodnikiem, który próbuje walczyć na sprycie. Gdzieś tam boczna pozycja, unik, wejście prawym sierpowym w tempo rywala po uniku. Natomiast no, Michał Cieślak generalnie jest takim zawodnikiem, który za jednym atakiem ponawia kolejny i myślę, że nawet jak McCarthy będzie próbował wygrać tutaj, gdzieś tam będzie próbował uniknąć, oddać, to zostanie przełamany prędzej czy później. Myślę, że raczej prędzej. Zdecydowanym faworytem jest Michał, ale tak jak powiedziałem, korespondencyjny pojedynek z mistrzem, przypomnienie o sobie na rynku brytyjskim. McCarthy to nie jest może jakieś mega nazwisko, ale jeśli na przykład, tak jak mówię wielokrotnie, telewizja jakaś bierze, powiedzmy brytyjska, za rywala dla swojego zawodnika kogoś, to lubi mieć gdzieś materiał porównawczy, gdzieś musi ten zawodnik zaistnieć w świecie. No, Cieślak dał sobie o sobie znać w pojedynku z Okolim. Tam Okoli trochę przeszkadzał walczyć. Michał nie umiał sobie z tym poradzić i walka może najbardziej widowiskowa nie była, natomiast pokazał, że on nie jest chłopcem do bicia, a wiemy, jak Okoli
wygrywał z Polakami, poza Michałem Ciślakiem. No i McCarthy jest kolejnym nazwiskiem rozpoznawanym dla tych ekspertów na Wyspach Brytyjskich, więc moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobry ruch, bo teraz kategoria cruiser jest skupiona wokół Wielkiej Brytanii, bo nawet najlepszy moim zdaniem zawodnik tej kategorii ma podpisany kontrakt z Mushroom Boxing i mimo, że jest Australijczykiem, ostatnio prezentował się właśnie w Wielkiej Brytanii. Grupa Knockout na tej gali wytacza jedne z swoich cięższych dział. Oczywiście nie ma mowy tutaj, żeby wystąpił Masternak, nie ma mowy o pojedynku Łukasza Różańskiego, natomiast były mistrz Europy Kamil Szeremeta jest przewidywany na tej gali. Również Kamil Bednarek w tej samej kategorii wagowej bądź wyższej, nie wiadomo w której Adam się zdecyduje, ale Adam Balski, czyli jeden z najbardziej widowiskowo boksujących zawodników w tej chwili, chyba po Michale Ciślaku w grupie Knockout Promotion. Z tego co wiem, ma się zaprezentować Miłosz Grabowski, ten nabytek wzięty z tej grupy, która już chyba nie ma jej na polskiej mapie boksu zawodowego, czyli Polsat Boxing Promotion, bo jej zawodnicy są chyba tam wybierani przez wszystkie grupy, które są dookoła. Także mocne działa wytacza Knockout Promotion i szykuje się mocna gala. Ja jeszcze Wam prawdopodobnie w piątek wrzucę materiał, bo ten weekend będzie bardzo pracowity. Jutro magazyn Ring w TVP i na ten magazyn Was serdecznie zapraszam. Później piątek z Sylwią Dekiert będziemy gościć w Żyrardowie, gdzie będzie Suzuki Boxing Promotion, a gdzieś wisienką na torcie tego weekendu będzie gala w Jastrzębiu Zdroju, gdzie mega ciekawą walkę moim zdaniem ma Kamil Gardzielik z Kubańczykiem Riverą i Laura Grzyb będzie broniła tytułu mistrza Europy. Także tak jak powiedziałem, pracowity weekend, ale o tamtych galach opowiem Wam jeszcze w piątek prawdopodobnie, a tutaj taka szybka relacja z tego, co się dowiedzieliśmy oficjalnie, czyli Michał Cieślak, McCarthy, 4 listopada, Nosalowy Dwór, Zakopane. Pozdrawiam.